Estonia. Niewielki kraj leżący między Rosją a Skandynawią. Słynie z dzikiej przyrody i nowoczesnych technologii. To pierwszy kraj na świecie, w którym obywatel wszystkie sprawy urzędowe może załatwić przez internet. Populacja Estonii to zaledwie ponad 1 000 000 mieszkańców. Przy czym co czwarty z nich właściwie nie mówi po estońsku, a co dwunasty nigdy nie dostał estońskiego obywatelstwa. To Rosjanie, którzy zostali tu po rozpadzie Związku Radzieckiego. Jak wygląda ich życie? Czy bliskie sąsiedztwo Rosji daje powód, aby myśleć, że są oni dla Estonii zagrożeniem? Coś przeszło, jestem tego pewien. Ja nie wiem. Mówili, że oprócz niedźwiedzi mogą tu przyjść inne zwierzęta. Może być wiewiórka, borsuk. Chyba widzę kota. Przed chwilą też coś widziałem. Czarny ogonek i za nim tułów. Ale nie wiem, co to było. Ja też nie widziałem głowy, tylko tułów i ogon. A ja na początku widziałem ogon, potem tułów. Trzy razy go zauważyłem. Mniej więcej w tym miejscu. Siergiej Trofimow jest jednym z ponad 300 tysięcy Rosjan, którzy zdecydowali się zostać w Estonii po tym, jak rozpadł się Związek Radziecki. Dziś razem z synem Arsenijem przyjechali na granicę z Rosją. Mają nadzieję, że uda im się zobaczyć jednego z niedźwiedzi. W Estonii jest ich najwięcej w Europie. Setki tych zwierząt przechodzi z rosyjskiej na estońską granicę, gdyż tu mają lepsze żerowiska i naturalne warunki. Siergiejowi te emigracje wydają się symboliczne. Czytałem artykuł, że do nas, do Estonii, przychodzą niedźwiedzie z Rosji. Dlatego, że tam do nich strzelają, a tu w Estonii są całkowicie bezpieczne. U nas bardzo trudno dostać licencję na odstrzał niedźwiedzia. Dlaczego je zabijają? Dlaczego? Ludzie je jedzą, a ich skóry są bardzo drogie. W Unii Europejskiej to jest zabronione, a w Rosji nie. I jeszcze jedna ważna rzecz. One przynoszą nową krew naszym niedźwiedziom. Estońskie niedźwiedzie potrzebują nowej krwi, żeby się wzmocnić. Jakby dziwnie to nie brzmiało, to ważne dla estońskich niedźwiedzi, że te rosyjskie tu są. No a teraz gdzie on się podział? O, jest. Popatrz na niego. Daj mi lornetkę. Masz, popatrz. Ale ruszaj się powoli, żeby go nie wystraszyć. Stoi i na nas patrzy, widzisz? Chodź, stań przede mną. Tam jest, na wprost, między dwoma brzozami. Stoi i patrzy. W czasie, gdy Siergiej z synem obserwują przez lornetkę niedźwiedzia, kilkadziesiąt kilometrów od nich grupa mężczyzn przeczesuje teren w zupełnie innym celu. To poszukiwacze ze Stowarzyszenia Kamrat. Szukają szczątków żołnierzy z II wojny światowej. Dowodzi nimi Paweł Warunin z Narwy. Mężczyźni dbają, by godnie pochować wszystkich walczących w czasie II wojny światowej, i Rosjan, i Niemców, i Estończyków. Ładne, lekkiego scenariusza nie będzie. No dobrze, łatwo nie będzie, jak zwykle. Zgodnie z zasadami powinno się tu pracować tylko w rękawiczkach. Ale ja całe życie pracuję bez nich. Kiedyś z chłopakami wodę piliśmy z tych sadzawek. Nigdy nikomu nic się nie stało. Ja popróbuję, jak spina, nie znam. Wejdę pierwszy, zobaczymy, jak kręgosłup to wytrzyma. Pasza, jeśli będzie ciężko, to ja cię zmienię. Nie, zaraz zobaczymy. Dziś pierwsze znaleziska to nie kości, ale buty żołnierzy, którzy polegli tu podczas wojny. Dlaczego one leżą wszystkie razem? Ktoś im te buty zdjął? Pewnie jak próbowali ich wyciągać w latach 90. Buty zdjęli i położyli oddzielnie. One wszystkie są radzieckie. Jeśli by pisali na butach, kto jest ich właścicielem, to od razu byśmy wiedzieli, kogo znaleźliśmy. Może kiedyś pisali.
Ale poradzimy sobie inaczej. Może będą osobiste medale, nagrody, może medaliki. Przez ten sam las, co dziś rosyjskie niedźwiedzie, w 1944 roku szła Armia Czerwona. Jej zwycięski pochód na kilka dekad pogrzebał marzenia Estończyków, że po II wojnie światowej uda się odbudować niepodległość ich kraju. Zamiast tego Estonia stała się częścią komunistycznego imperium. Z każdego zakątka kraju rat zaczęli tu zjeżdżać nowi obywatele. Mieszali się z Estończykami, by w ten sposób stworzyć nowego radzieckiego człowieka. Jeśli spojrzeć na period od... W 1939 roku zaczęła się bezprawna okupacja Estonii. Potem przyszedł czas wojny i represje. Tę politykę można nazwać brutalną i wrogą w stosunku do narodu estońskiego, do tej kultury, do tego kraju. Dmitrij Teperyk jest estońskim ekspertem do spraw obronności. Sam pochodzi z mieszanej rodziny, dlatego doskonale rozumie zagrożenie, jakim dla Estonii było przybycie setek tysięcy ludzi, którzy nie znali miejscowej kultury ani języka. Teperyk wspomina, że Estończycy z roku na rok znaczyli w swoim kraju coraz mniej. Kiedy jest zagrożenie, że stracisz swoją etniczność, a wiemy, że język jest jej bardzo ważnym składnikiem, to jasne, że ludziom się to nie podoba. Do tego bardzo wiele estońskich rodzin było pokrzywdzonych przez represje. Ale pamięć historyczna, którą Estończycy podawali sobie z pokolenia w pokolenie, nigdy nie zniknęła. To była okupacja, nic innego. Okupacja. Byłem bity za to, że jestem Estończykiem, autentycznie bity. Dwóch silnych chłopaków ze starszej klasy biło mnie za to, że mówiłem po estońsku. Ted Kersten mieszka w miasteczku Kotlajärve. Przed wojną w tym górniczym miasteczku mieszkali tylko Estończycy. Kiedy władzę nad krajem przejęła administracja radziecka, przyjechały tu tysiące ludzi z innych republik. Dziś Estończycy to zaledwie połowa mieszkańców miasta. Kotlajärve zbudowano w latach 20. w czasie pierwszej niepodległości. Okazało się wtedy, że w tych okolicach są ogromne pokłady łupków bitumicznych, surowca, którego używa się między innymi do produkcji perfum. Mój dziadek zbudował tu szkołę górniczą. W tamtym czasie była bardzo nowoczesna. A potem przyszła radziecka okupacja i władze wykorzystały ten region, żeby rusyfikować Estonię. Inżynierowie, dyrektorzy kopalni, wszyscy przyjeżdżali z Rosji. Rdzenni Estończycy mogli wykonywać jedynie pracę zwykłych górników. Ted szuka korzeni swojej rodziny. W tym celu idzie do gimnazjum górniczego, które założył jego dziadek. Niestety okazuje się, że przez te lata szkoła popadła w ruinę, a on nawet dziś w niepodległej Estonii nie jest kimś mile tu widzianym. Czego tu chcecie? Chcę zajrzeć do środka. Ja mam obiad. Chcę zajrzeć, tylko na 5 minut, nie dłużej. Mam obiad, nie wpuszczę. Mówi, że ma obiad. Symboliczne, prawda? Życzę pani smacznego. Siergiej Trofimow okres radziecki widział oczami dziecka. Mieszkał wtedy w Lasname. To część Tallina, zwana również rosyjskim gettem. W wysokich blokach z dala od centrum mieszkali tu sami Rosjanie. Siergiej rozmawia z mamą o przyjeździe ich rodziny do Lasname. Ja wybrałam mieszkanie nie w budynku 9-piętrowym, ale w 5-piętrowym. To pamiętam, ale nie pamiętałem, że to ty wybrałaś. Ja wybrałam. W tych większych nie podobał mi się długi korytarz.
pamiętam. Tak, teraz pamiętam. I jeszcze tata mówił, że tam są przewiewy. Nie, tam chodziło o coś gorszego niż przewiewy. Nie będę o tym mówić. Dlaczego? Tamte domy budowali żołnierze. I jak to żołnierze zrobili sobie toaletę pod podłogą. Tata powiedział, ja tu nie będę mieszkał. Jako dziecko Trofimow nie musiał się zastanawiać, czy jest Rosjaninem czy Estończykiem. Jednak pod koniec lat 80. Związek Radziecki zaczął się kruszyć, a odpowiedź na to pytanie stała się kluczowa. Trofimow chce wiedzieć, jak odpowiadali sobie na nie inni mieszkańcy rosyjskiego getta. By ich zrozumieć, robi wywiady o czasach radzieckiego protektoratu. Dzień dobry, jak się państwo macie? Dzień dobry, wszystko dobrze. Zbieram materiały, żeby stworzyć wirtualne muzeum Lasnana. Zbieram różne historie ludzi, którzy tu żyją. Państwo od jak dawna tu mieszkacie? Bardzo długo, od 1981 roku. Czyli jak te domy powstały, od razu się wprowadziliście? Tak. Jak się żyło? Kiedyś było dużo lepiej. Wtedy praca szukała ludzi, a teraz jest odwrotnie. Ludzie szukają i nie mogą znaleźć. Wtedy kto chciał, ten pracował. Ludzie byli bardziej zżyci? Oczywiście. Nigdy nie zamykaliśmy drzwi do mieszkań. Wszyscy chodzili do siebie w gości, bez zapowiedzi, bez telefonowania. Kiedyś nie było telefonów, a teraz tylko wszyscy siedzą na telefonach. Kiedyś wystarczyło zastukać. Jesteś w domu? Jestem. To idziemy w gości. Jak myślicie, dlaczego tak się to wszystko zmieniło? Ludzie się zmienili. Jak zaczynaliśmy tu mieszkać, wszyscy żyliśmy na kupie. Teraz jest inaczej. Jest więcej młodych ludzi, a oni już żyją po nowemu. Komunizm zaczął się kruszyć pod koniec lat 80., a przyłączona siłą do Związku Radzieckiego Estonia pragnęła, podobnie jak sąsiednie Litwa i Łotwa, niepodległości. We wszystkich trzech krajach dochodziło do masowych protestów. Między Wilnem a Tallinem stanął tak zwany bałtycki łańcuch. Setki tysięcy ludzi, którzy trzymając się za ręce, domagali się oderwania od Moskwy. W niedalekim Wilnie padły strzały, zginęło kilkanaście osób. Już w połowie lat 80. zaczął się w Estonii wzrost nastrojów patriotycznych. Wszyscy coraz więcej mówili o języku i kulturze. Ja byłem nastolatkiem i nie do końca rozumiałem, jak ważny jest to moment. Oczywiście, były wszędzie estońskie flagi, estońskie symbole. I w szkole mówili nam, że teraz mieszkamy w wolnym kraju. Tragedia się zaczęła od razu po rozpadzie Związku Radzieckiego. Ja byłam wśród Rosjan, którzy bardzo mocno popierali niepodległość Estonii. Chodziłam na wszystkie demonstracje, popierałam bałtycki łańcuch. Wszyscy byliśmy za tym samym. Ale jak tylko niepodległość przyszła, ludzie się podzielili po linii narodowej. Robiłam kiedyś wywiad z byłym premierem Estonii. Mówię mu, jak to możliwe, że w ludziach jest tyle złości na ruskich? Jeździliśmy z wami jednymi autobusami, chodziliśmy po tych samych ulicach. A on mówi, tak, jeździliśmy tymi samymi autobusami. I nawet sobie nie wyobrażasz, jak my was nienawidziliśmy. Jana Tom to pierwsza w historii Estonii eurodeputowana, która wywodzi się z rosyjskiej mniejszości. W Brukseli walczy o prawa takich jak ona sama. Ludzi żyjących w zawieszeniu między dwoma narodowościami. Przejście z komunizmu na kapitalizm wywróciło do góry nogami również życie rodziny Siergieja Trofimowa. Musiałam iść pracować na rynek i sprzedawałam tam parówki. Stałam w takim kiosku. Przywozili ten kiosk i mnie razem z nim na rynek.
Его просто привозили. И так pracowałam. И меня туда же привозили вместе с сосисками. Trzeba było mówić po estońsku, bo przecież klienci to byli Estończycy. Na szczęście trochę go umiałam. Kulawo, ale mówiłam. A jak zostałam księgową, to już trzeba było bardzo dobrze znać język. Tam wszystkie dokumenty były po estońsku. Wszystkie druczki, sprawozdania, wszystkie blankiety. W latach 90. oberwaliśmy wszyscy. Wcześniej nasza fabryka miała znaczenie dla całego Związku Radzieckiego, a jak w roku 1991 się oddzieliliśmy, nasza praca nie była już nikomu potrzebna. Nie było zamówień, nic nie było. Siedzieliśmy tam, wypłaty nie dostawałam ani ja, ani tata. Nie mieliśmy nic do jedzenia. Siergiej uważa, że lata 90. czas, kiedy zmienił się system, ale i czas, kiedy po raz pierwszy musiał się zmierzyć ze swoją tożsamością, to lata, które go ukształtowały. Dziś wiem, że w pewnym sensie jesteśmy odpowiedzialni za deportację Estończyków. To miało miejsce. I za to, że nie mogli budować własnego kraju. Że nie mogli sami wybierać drogi, którą chcą iść. Przyjmuję to. Ale z drugiej strony to nie jest nasza wina, że nasi rodzice tu się znaleźli. Zostali tutaj wysłani przez tę samą władzę, która pozbawiła Estończyków wolności. Tę samą. Jednym z głównych problemów niepodległej Estonii okazał się język. Władze kraju wymagały, aby wszyscy obywatele znali go w stopniu doskonałym. Rosjanom nie przychodziło to łatwo. Pani Ludmiła w czasach Związku Radzieckiego była projektantką mody. Nie wiedziałam, że będę tu mieszkać. Na początku przyjechałam tu ze swoimi ubraniami na wystawę. Potem pracowałam w atelier i nie miałam żadnych problemów, choć po estońsku nie mówiłam. Zaczęłam się uczyć języka, bo większość moich klientów to byli Estończycy. Ale oni zawsze mówili: Luda, no co ty, nie trzeba, przecież my znamy rosyjski. Pani Ludmiła nigdy nie nauczyła się mówić biegle po estońsku. Po tym, jak Estonia odzyskała niepodległość, nie udało jej się też zdać egzaminu językowego. I choć mieszka tu całe dorosłe życie, nigdy nie uzyskała estońskiego obywatelstwa. I nagle trafiłam do szpitala. Miałam ciężką operację, narkozę. I kiedy się wybudziłam z narkozy, ja sama tego nie pamiętam, ale opowiadali mi to wszyscy, którzy leżeli obok. Kiedy wyszłam z narkozy, mówiłam po estońsku. I później, gdy już przyszedł lekarz, zapytał mnie, czy ma pani jakieś życzenia. Odpowiedziałam, tak, poproszę jeszcze raz narkozę i komisję na obywatelstwo. Ja do pani dzwoniłam, sprawa jest jeszcze z zeszłego roku. Estonia nie przyznała obywatelstwa prawie 70 tysiącom ludzi, którzy tu mieszkają. Zamiast tego daje im tak zwane szare paszporty. Ja na tym szarym paszportom poświęca dużo uwagi. Dostali je mieszkańcy Estonii, którzy nigdy nie nauczyli się na tyle języka, by otrzymać estońskie obywatelstwo. Jednym z nich był jej ojciec. Mój ojciec umarł 2 tygodnie temu. Przyjechał do Estonii w 1956 roku. Przeżył tu całe życie, pracował. Budował ten kraj. Podoba się to komuś czy nie, ale takie są fakty. I nie dostał tego nieszczęsnego paszportu, żeby raz w życiu pójść na wybory. Bez przerwy włączamy problem szarych paszportów do corocznego sprawozdania z tego, jak wyglądają w Unii Europejskiej prawa człowieka. To moja inicjatywa. Na to niestety można splunąć. I niestety tak się właśnie dzieje. Jest masa rekomendacji struktur europejskich, Rady Europy, Parlamentu Europejskiego, ONZ. Wszyscy zwracali uwagę na problemy ludzi z szarymi paszportami, ale nic się nie zmieniło. Rozmawiałam ostatnio o tym z moimi estońskimi przyjaciółmi i mówię, że ojciec całe życie tu przeżył, a nic nie ma, oprócz tych 2 metrów kwadratowych mogiły. Rosjanie tutaj żyją w miastach, przyjechali w czasach radzieckich, dostali mieszkanie, nie mają hutorów, ziemi po babci, nic. A Estończycy mają ziemię. Może ona nic nie jest warta, ale daje ci poczucie, że jesteś u siebie, że tu są twoje korzenie.
My tego nie mamy. Prezydent Rosyjskiej Federacji Владимир Владимирович Путин. Если президент России говорит о том, что у него есть желание... Если российский президент mówi, że chce zadośćuczynić jakimś grupom Rosjan, mieszkających w jakichś krajach, że historycznie oni zostali skrzywdzeni, to widzimy, że Kreml o tym myśli poważnie. Są też przykłady, że Rosjanie i Estończycy mogą żyć zgodnie. Dowodem na to jest historia Tomasa i Ludmiły, małżeństwa Stalina, które właśnie szykuje się do świętowania 30. rocznicy ślubu. Pracowałam wtedy w biurze konstrukcyjnym radioelektroniki. Miałam męża, ale rozeszliśmy się. Tomasowi podobałam się już wcześniej. Jednak, jak mówił, były trzy przeszkody. Он сказал, было, говорил, три препятствия. То, что я русская, то, что я... То, że jestem Rosjanką, to, że jestem mężatką i to, że mam dziecko. Kiedy rozwiodłam się, było o jedną przeszkodę mniej. I okazało się, że pozostałe dwie przeszkody nie miały znaczenia. Ja сначала заметил красивую... Najpierw zauważyłem piękną kobietę. Skupiłem się na dwóch pięknych nogach. Ja siedziałem, a ona przechodziła obok. Miałem ją na wysokości wzroku. Tak i poszło dalej. Jestem blady. No, ale piękny. A ja? O tobie nawet nie wspominam. Miss Estonii. A tutaj podpisujesz na siebie wyrok. Ręka mi w ogóle nie drży. To prawda, nie drży. A tu ci zakładam obrączkę. I też ręka nie drży. Ale czoło jest białe. Tak. Czoło białe. Całkowicie się poddałeś. Czy Rosjanie mogą żyć z Estończykami w takiej symbiozie jak Tomas i Ludmiła? U brzegów jeziora, które jedni nazywają Peipsi, a drudzy Czuckoje, mieszka niezwykła grupa Rosjan, którzy dowodzą, że jest to możliwe. To starowierzy, czyli wyznawcy rozłamu w rosyjskim kościele prawosławnym, którzy ponad 300 lat temu nie zaakceptowali reform liturgicznych i uciekli tu z Rosji przed prześladowaniem. Są to doskonali rybacy, a rybołówstwo jest dzisiaj ich podstawowym źródłem dochodu. Dla Estończyków stanowią żywy dowód, że z Rosjanami można wspólnie koegzystować. Jezioro nazywa się Czuckoje. Ryby w nim łowili nasi ojcowie i nasi przodkowie, a dziś łowimy je my. Nasze dzieci też będą łowić i wszystkiego nie wyłowimy. To niemożliwe. Nie cała moja rodzina to starowierzy. Dopiero jak miałem 33 lata, zdecydowałem, że chcę wziąć chrzest. Co nam zostało? Jeszcze 30-35 lat i mnie wyniosą na cmentarz. Co później? Później będzie smutno. Przychodzili tu i Niemcy, i Rosjanie, i kto gdzie mógł, tam uciekał. U mnie jeden dziadek służył w armii po niemieckiej, a drugi po radzieckiej stronie. Najważniejsze, że żyjemy. A kto komu czym zawinił w polityce? Rosja czy Zachód? To nie jest pytanie do nas. Dlaczego starowierzy się osiedlili przy jeziorze? Bo tu jest ryba i to nam pomagało przetrwać. Przecież kiedyś były głodne czasy. Obok tutaj są lasy, rybę łowiliśmy profesjonalnie. I tę wiedzę przekazujemy z pokolenia na pokolenie. Ludzie przetrwali, biednie, ale przetrwali. Starowierzy przyszli z Rosji. Istniejemy tak i przekazujemy swoją wiedzę ludziom, którzy chcą naszą służbę Bogu kontynuować. Z Rosji uciekaliśmy przed prześladowaniem.
Kazali nam podporządkować się nowym prawom. Kazali golić brody. A starowierzy chcieli zachować i swoją wiarę, i swoje brody. Nawet ja taką jeszcze noszę. Wieruję w swoje brody, jak widzicie, mnie trochę jest. Przez jezioro przeprawiali się na łodziach. Tak nam mówili nasi ojcowie i nasze matki. Mamy nawet ikonę, którą wtedy zabrali od siebie. Estończycy pozwolili nam się osiedlić, dali nam ziemię, pozwolili wyrąbać las. Ludzie stawiali domy i pomału się oswajali. Później zachęcali swoje rodziny, żeby też się tu przeprowadziły i tak to już poszło. Historia pokazuje, że Rosjanie mogą żyć z Estończykami w zgodzie. Muszą tylko najpierw nauczyć się rozmawiać o swojej niełatwej przeszłości. Paweł, podejdź proszę. Jest. To żuchwa. Trzeba umyć, będziemy mogli ocenić wiek tego człowieka po stopniu zużycia zębów. Na pewno to jest mężczyzna. Widzę to po kącie żuchwy. Mamy całą tablicę, dzięki której można obliczać wiek. Z czasem zęby się wyrabiają. Jak wyrzucacie błoto, patrzcie uważnie. Potem jeszcze to dokładnie przejrzymy. Niewykluczone, że pełna zgoda między Estończykami a Rosjanami nigdy nie nastąpi. Tym bardziej znaczące są te akty wzajemnego szacunku, ale też wybaczenia, jak złożenie do grobów tych, co reprezentowali ponad 70 lat temu dwie wrogie sobie armie. Historia powoli przestaje być niezagojoną raną. Pamiętamy, a to jest najtrudniejsze. Pamiętamy, a to jest najważniejsze. A szczególne podziękowania powinny dziś pójść w stronę organizacji patriotycznych, dzięki którym dzisiejsza uroczystość się odbywa. Połowę tych szczątków znalazłem i wyjąłem z ziemi swoimi rękami. Ale zawsze robię to plecy w plecy z moimi kolegami. Chciałbym im się nisko pokłonić za to, że w każdą pogodę, co tydzień wychodzą z domu i wypełniają nasz dług wobec tych ludzi. Dziś udało nam się pochować 98 żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej. Nasza organizacja Kamrat, czyli Towarzysz, istnieje już ponad 10 lat. Szczątków żołnierzy Armii Czerwonej i innych armii, którzy zaginęli bez wieści, szukamy we wszystkich częściach Estonii. Próbujemy też ustalić ich imiona i nazwiska, a nawet znaleźć rodzinę. Najtrudniejszy moment w historii relacji Estończyków i estońskich Rosjan to tak zwana Brązowa Noc. W roku 2007 władze Tallina postanowiły przenieść pomnik żołnierza Armii Czerwonej z centrum miasta na obrzeża. Młodzi Rosjanie, którzy już wcześniej czuli się w Estonii deprecjonowani, nie wytrzymali. Przez kilka dni palili sklepy i ścierali się z policją. Jedna osoba zginęła, ponad 40 zostało rannych. 1500 aresztowano. Wydawało się, że pokolenie młodych Rosjan jest dla Estonii stracone. Jak się zdarzyła Brązowa Noc, moja córka Barbara miała 16 lat. Chodziła do szkoły baletowej w centrum. Koledzy z jej klasy poszli popatrzeć, co tam się dzieje. Wracają, a nauczycielka do wszystkich Rosjan: wy jeszcze tutaj? Putin na was czeka. Wydawałoby się, balet, muzyka klasyczna, Czajkowski, a tu: idźcie stąd, Putin na was czeka.
То есть, казалось бы, балет, да, классическая музыка, там, Чайковский, Пятипалый. Rozumiem, że Estończycy byli wzburzeni tymi protestami. Ja понимаю, что она, ale no, przecież to były dzieci. Задела эту женщину, да, но это дети. To były dzieci. Protesty estońskich Rosjan były w dużej mierze inspirowane przez Moskwę. Estonia zrozumiała, że graniczy z krajem, który nigdy nie pogodził się z jej niepodległością i że przegrywa walkę o serca młodych Rosjan. Rosja nigdy nigdzie nie odeszła. Właściwie od razu w roku 1992 zaczęła mieszać się w wewnętrzne sprawy Estonii. Pretekstem była ochrona praw rosyjskojęzycznej ludności. W najbliższej przyszłości też będzie trudnym sąsiadem. Sąsiadem, który rozumie tylko język siły. I jeśli Estonia będzie mieć jakieś słabości, Rosja na pewno będzie próbowała to wykorzystać. Gdy w 2014 Rosja najechała na Ukrainę i oderwała od niej Krym, oczy całego świata zwróciły się na Estonię. Wielu ekspertów myślało, że przygraniczna Narwa może być kolejnym celem ataku Władimira Putina. Estończycy naprawdę się bali. I to można zrozumieć. Teraz na przykład boją się, że Rosja znów się dogada z Niemcami. Nord Stream jest wśród Estończyków widziane jako nowy pakt Ribbentrop-Mołotow. Te strachy nie przepadły. Ludzie wciąż się boją, że Merkel potrzebuje rosyjskiego gazu i że znowu nas sprzeda Putinowi. Po wybuchu wojny na Ukrainie okazało się jednak, że estońskim Rosjanom wcale się do Rosji nie spieszy. I że zamiast stać się piątą kolumną, tłumnie wstępują do estońskiej obrony terytorialnej, by bronić swojego kraju przed wrogiem, zewnętrznym i wewnętrznym. Jednym z takich ochotników jest Andrzej Kaniew z Narwy. Jestem młodszym sierżantem, mam na imię Andrzej Kaniew. Stoję na czele plutonu. Jestem ochotnikiem organizacji Kaitselit. Przystąpiłem do Kaitselit w roku 2014. Za aktywny udział w różnych szkoleniach oraz wyprawach dostałem stopień kaprala. Wcześniej przez wiele lat pracowałem w policji. Obrona oraz noszenie munduru to nie są dla mnie tylko słowa. Podoba mi się to. Dobrze mi idzie. Myślę, że swoje życie chcę powiązać z obroną, z defensywą. Już dawno chciałem wstąpić do Kaitselitu. Jedną z głównych motywacji było to, że na szkoleniach mam okazję, jak to się mówi, wyjść ze strefy komfortu. Ćwiczymy w lesie, w każdych warunkach pogodowych, deszcz, śnieg. Zawsze jest dyscyplina. To mi się podoba. W Narwie jest jak w każdym innym mieście Estonii, Tallinie, Tartu. Naszym zadaniem jest obrona przed każdym wrogiem, wewnętrznym, zewnętrznym. Nie zastanawiamy się, jaki wróg może nas zaatakować. Jeśli jest zagrożenie dla Estonii, naszym zadaniem jest podjęcie działań. Manewry wojskowe, które Rosja organizuje przy granicy Estonii i wydarzenia na Ukrainie, podgrzewają w kraju emocje. Wszyscy podkreślają, jak ważne jest dla niezależności Estonii członkostwo w NATO, a także jak ważna jest lojalność jej rosyjskojęzycznych mieszkańców. Nasza współpraca w Unii Europejskiej i w NATO gwarantuje nam bezpieczeństwo wojskowe, geopolityczne, ale także socjalno-gospodarcze. Oczywiście musimy pracować nad podziałami, które mamy w społeczeństwie. Rosja będzie wykorzystywać wszystkie słabości. W Rosji nigdy nie zniknęły imperialne ambicje. Oni uważają, że kraje nadbałtyckie i Estonia to słabe ogniwa NATO. I mogą tu sprawdzać siłę tego aliansu.
Żyć obok kraju, który oficjalnie używa retoryki wojennej, jest bardzo ciężko. Narwa to miasto zamieszkałe niemal w 100% przez Rosjan. Ciężko usłyszeć tu język estoński. Po drugiej stronie granicy zaczyna się imperium, które kończy się aż na granicy z Chinami. Przez lata miasto to wydawało się być pozbawione jasnych perspektyw na przyszłość. Ale Estończycy robią coraz więcej, by Rosjanie czuli się tu dobrze. Od kilku lat co roku prezydent Estonii symbolicznie przenosi do Narwi stolicę kraju. W mieście czuje się zmianę. Nazywam to miejsce Haben, miejscem grawitacji dla Ida Virume, wschodu Estonii. Powinny się tu rodzić nowe idee, nowa fala innowacji, wszystko, co powinno być w nowoczesnym regionie. W Estonii mamy bardzo dobry sektor IT, bo mamy dobrą edukację. A oprócz tego, jak żartują startuperzy, tu jest ciemno przez 9 miesięcy w roku. Nie bardzo mamy coś innego do roboty. Estończycy bardzo lubią ciężko pracować. Nie wiem, czy wpływa na to klimat, czy co, ale jesteśmy bardzo uparci. To jeden z powodów sukcesu startupów. Jak mają pomysł, będą zapominać o śnie, o jedzeniu, o wszystkim. To ludziom takim jak Jana Budkowskaja oraz jej pokoleniu Estonia zawdzięcza swój skok technologiczny. Dziś i Estończycy, i Rosjanie czują, że warto wspólnie bronić tego, co udało się tu osiągnąć. Rosjanie zaczynają też rozumieć, że są naprawdę u siebie. Jak Siergiej Trofimow, który kupił ziemię i z Lasname wyprowadził się z rodziną na wieś. Posiadanie ziemi, bezpośredni kontakt z nią jest bardzo ważny. To jest w dobrym sensie właśnie to patriotyczne uczucie, które należy pielęgnować wśród wszystkich mieszkańców naszego kraju. U Estończyków ten kontakt jest inny. Ma dłuższą perspektywę. Ja myślę, że trzeba dawać Rosjanom ziemię za darmo. Dajcie im ziemię i wtedy pokochają ten kraj. Kiedy ją się kosi, kiedy się kopie tę ziemię, kiedy się wie, że to mój kawałek tego kraju, to chce się go bronić z dużo większą mocą. Dziś mogę śmiało powiedzieć, że jestem dumny z tego, że jestem obywatelem Estonii. Jestem dumny ze swojego pochodzenia i z tego, że tak się stało, że los rzucił moich rodziców właśnie tu. Jestem rosyjskojęzycznym człowiekiem z Estonii. Mogę pracować z całym byłym Związkiem Radzieckim i mogę pracować z całym olbrzymim światem i być mostem między dwoma, trzema, pięcioma światami. O co chciałaś mnie prosić? Tu są duże marchewki. Nie możesz ich wyciągnąć? Daj, ja wyciągnę, a ty się odsuń. Zaraz sobie poradzimy. To nie jest marchewka wydrukowana na drukarce 3D. To prawdziwa marchewka, która rośnie w przyrodzie. Dlatego może mieć takie dziwne formy. Poczekaj chwilę, Wasylisa. Dam ci zieleninę i zaniesiesz ją do domu. Dziś coraz więcej Rosjan uważa się za patriotów Estonii. Mieszkańcy tego nadbałtyckiego kraju jakby mniej się kłócą, a więcej rozmawiają o przyszłości. Pracuję koło okna i widzę codziennie, jak roboty zaczynają rozwozić pizzę i jedzenie. Jadą gęsiego, widzę je.
Dla mnie to zen. Wi-Fi pracuje, komputer pracuje, roboty jeżdżą. Znaczy, że wszystko jest w porządku, mogę dalej pracować. Nigdy w życiu nie stałam w kolejce. Wszystkie firmy, a założyłam ich w życiu kilkanaście, rejestrowałam online. Zajmuje to maksymalnie 10 minut i jeszcze w tym czasie zdążam wypić kawę. Człowiek bardzo szybko się przyzwyczaja do takiej wygody. Jeśli internet nie pracuje szybko, jak musisz na coś 5 minut czekać, to dramatyzujesz. Przecież to 5 minut mojego życia. Dziękuję. Życzę smacznego. Dobrego dnia. Również Ted Kersten zrozumiał, że pojednanie to najlepsze wyjście. Tak dla Estończyków, jak i dla Rosjan. Przez wiele lat przychodziłem tu do kopalni, w której pracował mój dziadek. Próbowałem zrozumieć, co zrobiono z Estonią, co zrobiono z rodzinami takimi jak moja. Aż pojąłem, że nie mogę ciągle żyć w mojej traumie. Zacząłem myśleć o tych chłopakach, którzy mnie bili. Oni zostali później górnikami, pracowali właśnie tu, w tej kopalni. I właśnie tu zrozumiałem, że oni też byli ofiarami tej sytuacji. Obaj byli sierotami. Trafili do Estonii, bo tak zdecydował ktoś w Moskwie. Jedyne co mieli, to swój rosyjski świat. Oni też byli ofiarami sowieckich władz, sowieckiej okupacji. Dopiero kiedy to zrozumiałem, mogłem pójść dalej. Nie wszyscy Rosjanie myślą tak jak Putin. Nie wszyscy się z nim zgadzają. Dosyć już się nawzajem zmuszaliśmy do różnych rzeczy. Pora iść do przodu. Przyszła mi do głowy ta głupia piosenka, której ciągle słuchacie. Jak to szło? Nie, ta kolejna, którą Wasylisa ciągle śpiewa. Mieszkaliśmy w dzielnicy sypialnej w Lasnamy i czuliśmy, że potrzebujemy jakiegoś miejsca, żeby chociaż na weekend albo na wakacje wyrwać się z miasta z dziećmi. Był taki moment, kiedy Aliona, moja żona, była w ciąży z trzecim dzieckiem i powiedziała wtedy: ja mieszkam tu, z dziećmi, a ty rób co chcesz. Oczywiście powiedziałem, że przenoszę się z nimi, i rok 2020 pokazał dobitnie, że to była dobra decyzja. Dobrze, że mamy ten dom. Wzdłuż tej drogi jest ich mało. Estońskie bagna mają sakralne, bardzo istotne znaczenie w kulturze. Od niepamiętnych czasów na bagnach ludzie chronili się przed najeźdźcami, przed okupantami. Czyli w średniowieczu, w różnych stuleciach, kobiety z dziećmi zapuszczały się w głąb bagien. W nich jest więcej życia i one mają mistyczny, sakralny podtekst. Na naszych bagnach można się kąpać. Woda w nich jest bardzo bogata w mikroelementy. Kto chce żabkę? Wy jesteście Francuzami, musicie jeść żaby. Ja nie jem. To nie jest smaczne. Chcesz żabę? Daj Wasylisie. No, Arsenij, dlaczego tak robisz? Wasylisa, ty nie umiesz profesjonalnie zajmować się żabami. Zostało 176 metrów. Przecież to tak mało.
O, Bagna, jesteśmy. Relacje między Estończykami a żyjącymi w Estonii Rosjanami przez wiele lat przypominały grzęzawisko. W dodatku grzęzawisko graniczące z sąsiadem, któremu nadal często zdarza się ingerować w sprawy innych państw. Ale od niedawna to się zmienia. Rosjanie coraz bardziej zaczynają darzyć uczuciem swoją nową ojczyznę. Estończycy akceptować, że już nigdy nie będą tu sami. I jedni i drudzy wyraźnie dostrzegają pozytywne aspekty ich wspólnej rzeczywistości.